Okej, okay. Bo chcieliście, żebym grał, gram. Dobra, Luto Demo The Choice. This demo is a stand-alone experience, a representation of what Luto will be. We hope you enjoy it, a small game in its own right. Please don't open and blah 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 blah. This demo have no save system. Okej, okay, dobra. No w sumie zazwyczaj nie jest potrzebne, ale czasem kurwa tak dojebiam te demo, że w takim Lies of P dobrze, że jest, są zapisy. Okej. Okay. Luto, wybór, opcje graficzne. Dobra, to mnie nie interesuje. No tutaj widzieliśmy tylko, że jest ten większa. Dziękuję ci bardzo serdecznie, 21 miesiąc. Dzięki, dzięki. Dobra, lecimy. Okej, okay. General efekty, muzyka, voice damy więcej. Interfejs, kurwa, interfejs jest osobnym? Dobra, będzie. Grajmy w demo. Dajcie znać, czy nie jest za głośno, za cicho. Okej, okay, dobra. Kurde, ty napisałeś Ozzy sub, a ja przeczytałem ślub. Cóż. Dobra. Jesteśmy. W ogóle są pasy czarne u góry na dole, ale to tak ma być. I co wam powiem? Powiem wam tyle, że jesteśmy strasznie wysoką osobą. Patrzcie, że nasza głowa jest prawie przy suficie. Jesus. Farmuga jest na wysokości mojego czoła. Jeżeli mi te pasy przeszkadzają, już trudno. Gra na pewno wygląda ładnie. To trzeba przyznać. Mam wrażenie, że troszeczkę przynajmniej to demo jest inspirowane jakimś, kurde, tym. Jakimś playable teaserem Silent Hills. Ale może tylko takie moje wrażenie. Budynek jest bardzo niski, tak. Co my tu mamy? Rysunek drzwi z połamanymi... z jakimiś tam fragmentami. Co to mogą być bars, kurwa, w tym? Nie wiem, framuga czy coś, no nieważne. Czy muszę to wziąć? Kratami, no drzwi z kratami? Gdzie w drzwiach są kraty? Inwentory pod I. Straszny szum słyszę. Przypierdolisz! Jezus Maria! Jesus, kurwa, Christ, Karolu, chciałeś mi zajebać uszy. Nie, po prostu ta gra jest cicho i ten. Podgłosiłem sobie słuchawki. Dobra, dzwonił gdzieś telefon. Karol, dziękuję ci bardzo serdecznie za przypierdolenie mi po uszach. No, telefon tam na dole dzwoni. Ten budynek ma dwumetrowe piętra albo podłogi grube w opór. No to jest sufit, kurwa. Masi, masi. Of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you. So, please, don't be a stranger. Okay, so tu mamy jakieś SOS w ogóle. Dziki pies. Wow, wow, wow. Rzeczywistość nam się zmieniła. Czy tam stoi jakaś postać? Dobra, tu w ogóle mieliśmy jakiś prezent skreślony i napis pomocy. Nie możemy niestety wyrwać tych desek. Nie mamy też żadnej latarki. O, tu jakieś łańcuchy. Nie patrz się na niego, czy tam nie gap się na niego. Dojdę, powiem, ej mordo, masz jakiś problem? Może się będę do ciebie gapił. Gapię się, mam oczy od tego, nie? Dobra, nic ewidentnie nie ma, idźmy dalej. Chyba, że to ten.
Pamiętacie, jak graliśmy w Song of Horror i tam już w pierwszym czy drugim rozdziale było jedno lustro ukryte za prześcieradłem i zginęła nam tak postać? Okej, okay, a czy mogę podnieść tą latarkę? Nice. Okej. Okay. To się raczej nie otwiera. Kurwa. Dobra, przed chwilą narzekałem, że budynek jest strasznie niski, bo ma strasznie niskie sufity. Teraz budynek nie ma sufitu, po prostu idzie w nieskończoność. No trudno. O, widziałem te drzwi wcześniej w korytarzu. O, ten kurwa stworek! Okej, to powiedzmy jest Superman. To nie mam pojęcia, kto to może być. Ale to jest te kurwa z Gremlinów? Gizmo? No właśnie, nie? Z Gremlinów. Dobrze pamiętam. Jaka wielka taśma klejąca. Nieznany ojciec. Fajny tytuł książki. Nowy film. Okej, okay, tu mamy jakieś 0,74. Behind the bars, there's a dark place. Easy to get lost. Okej, okay, za kratami. A, bo wcześniej widzieliśmy drzwi z połamanymi kratami. Może chodzi o te kraty, jak tutaj wcześniej byliśmy. No tu jakiś smoczek jest, tu też smoczek. Left or right, which you choose will be the good one. Żeby być szczęśliwym. All because of this unwanted gift. Wszystko przez ten niechciany prezent. Aha, tam był też taki prezent narysowany na kartce i skreślił się, kiedy gadaliśmy przez telefon. Tu jakiś, nie wiem, leśny kurwa dziad z jakimiś dziećmi. O Jezus, wiem co to jest Jumanji. A to jest niekończąca się przygoda, tak? Never ending story. Tu mamy egzorcyzmy. To jest chuj wie co. To jest też jakiś zamek. Może to jest po prostu Kasper? Szczęki? Nie mam pojęcia. Beetlejuice. Fajnie, ej, zajebiście. Pomyśleli o takich rysuneczkach. Tu nie wiem co tam jest. Czy to jest po prostu ten krzyk? A tu jest E.T. Człowiek puszcza. Nie, 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 to jest Robin Williams w tym, w Jumanji. Ale mnie nos swędzi. Jesus. Okej, okay, tu jakiś The Call, wezwanie, co my tu mamy. The hallway is full of boxes from the movie. Ok, w korytarzu jest pełno pudełek z filmu. Rysunek nie powinien znajdować się w tym pudełku. Kto dzwoni? Łańcuchy. To nie jest normalny dom. Dlaczego pachnie tutaj żelazem? Ścieżka jest otwarta. Donikąd. Ok, tu też mamy kolejny ten. Mamy laleczkę Chucky. To jest chyba Wednesday Addams po prostu. Tutaj mamy Gremlina. Jakieś losowe zombiaki. To nie mam pojęcia kto to jest. Jakieś kosmity. Czy to może być nawiązanie do One Piece? Bo tu jest jakby jakiś mały statek piracki, a tu jest kapelusz. Może to do One Piece'a jest nawiązanie. Strasznie dużo takich jakichś kurde śmiesznych rzeczy. Tu jakiś... Możemy to kliknąć? To jest po prostu jakiś rozkawałkowany człowiek. No trudno. Jest więcej rysunków. Jest obcy, jest Godzilla. Reszta nie mam pojęcia, czym może być. Bardzo generyczne, niektóre się wydawały. Okej. Okay. O, shit. Coś mam tutaj. Aaaa. Ścieżka jest otwarta, okej. Okay. I tutaj zapewne muszę też coś położyć. Behind this bars there's dark place, easy to get lost. What lies beyond the light? All because this unwanted gift. Left or right. Walking on strangers, I think I want to give it back. Okej, okay, czy jeszcze jakby trzy rysunki musimy tutaj dać. Rozumiem, że tutaj jest kompletne to.
Czyżby nam się tu ścieżka otworzyła gdzieś? Może po prostu drzwi się otworzyły? Nie, no to są, to jest droga za tymi kratami, ale ona się ewidentnie nie otworzyła. Czy ja mam na bagie, czy należy rozmawiać zamiast tytułu gry? A, kategoria. O, to się otworzyło. Dobra, tych drzwi nie było wcześniej. Znaczy, nie patrzyliśmy tutaj, ale widzę, że to. Jakieś talerze na ścianach, jeszcze zerknę. Bo tu jeszcze, kurde, są też. Uuu, otworzyło się coś. Okej, to jest rysuneczek. Drink the blue gift. Okej. Jakieś dziwne postacie przyniosły niechciany prezent. Tak, tak, kategoria, no. Dobra, tutaj mamy otwarte. Tu takie jakby, wiecie, obserwujące na oko. Ależ cisza. Nie wiem, czy to tak gra jest tak cicho, chyba tak. Cicho, no po prostu tu się nic nie dzieje. Okej, wejście po schodach, jeszcze zobaczmy tutaj. Drugą ścieżkę. Okej, łańcuchy się ruszają. Już ich tutaj nie ma. To dobrze. Tak jak ich tam nie ma, to idziemy na dół. Bardzo powoli. To jest odświeżacz powietrza, świetnie. A tu co mamy? Ramkę ze zdjęciem, gdzie jest jakby, nie wiem, dwóch chłopaczków za coś przebranych. Jeden jest Supermanem, a drugi jest niewidzialny. Czy raczej wycięty ze zdjęcia. Okej. Pomocy, 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 pomocy. Zgubiłem się, pomóż mi. Stąd nie ma ucieczki, szukaj pomocy gdzieś indziej. To radio. Radio mówi, żeby mu pomóc. Okej. Czy to jest Triforce, kurde, z Zeldy? Gra jest przeładowana jakimiś symbolami. A czy tymi nawiązaniami do innych gier? Nie wydaje mi się, żebym mógł cokolwiek więcej tutaj zdziałać. Nawet jakbym chciał ci, mordo, pomóc, to nie mam pojęcia, co miałbym zrobić. Cześć, kisielu. Dobra, idziemy do góry. Okej, jakaś prześcieradlana postać właśnie tędy przechodziła. Kurwa, idzie się tu w pizdu zgubić. Dobra, nie, tych drzwi się nie da otwierać. Znowu kraty. Halo? Nie ma możliwości. Przepraszam, pomóc panu? A, miałem się nie gapić na niego. Ale on się wypierdolił po prostu. Czy on idzie mi coś zrobić, czy jak? Miałem się nie gapić na niego, tak? No i chuj. Be careful with this place, it's easy to get into.
No i co teraz? Potwór mnie dopadł? Chyba miał mnie dopaść. Ale on, jakby on się po prostu wypierdolił z tych drzwi. Jakby przewrócił się tam. A potem udawał, że nie, nic się nie stało, to tak miało być. Okej, jesteśmy w jakimś kolejnym zawalonym korytarzu. Wygląda trochę jak Amnesia the Bunker. Okej. Raczej nie było możliwości zrobienia czegoś innego, więc... No, karteczka z uśmieszkiem. Okej, wyszliśmy po prostu z jednych z tych drzwi. O, tu można przejść. Uj, idę tu. Jak jestem tak pogubiony tutaj, że... Że tylko fartem mogę wrócić po prostu do miejsca, w którym byłem. Stop... Ła... co? Stop watching me! A, to jest ten... To jest ten pokój, w którym byliśmy i naprawdę ktoś go obserwował. 5-2-2, okej, okay, bierzemy. Dlaczego cię nienawidzę? Na jakieś tam niemiłe wyrazy. That's what I remember. He hasn't drawn anything original for a long time. He just draws the movies he likes over and over again. I still don't understand why he keeps drawing like that. It doesn't match his age. He seems stuck in the unreadable past somehow. He looks happy, but why? He's been left alone and no one is paying attention to him. After all he's been through, he should be crying. That's what I remember. Okej, okay. Ktoś, kto obserwował tego chłopaka, który był tu uwięziony, ewidentnie on nie był dzieckiem, tylko był trochę starszy. I am sorry. Jakby takie, kurde, notatki jak nastolatka, jeszcze jakieś kwadraciki zamalowywanie i takie... z nudów, nie? Okej, ta torba się do nas uśmiecha. Jest bardzo uśmiechająca się torba, bardzo szczęśliwa torba. Ej, jakby, patrzcie na tą torbę. A teraz, uwaga, cześć Eli, patrzcie tu, nie? To torba się uśmiecha i to też się uśmiecha. Proszę bardzo, ten sam uśmiech. Ten uśmiech przypomina mi Koralinę, a wiem, to z tej takiej bajki, tak? Okej, okay, i to było, to było lustro weneckie, dobra. Myślałem, że to jest taka tablica, wiecie, do pisania kredą, a to było lustra. Dobra, możemy spróbować coś tutaj umieścić już. Wydaje się, że tutaj pewnie to, co ma numer na sobie. Okej. Okay. Left, right, left. Okej, okay. Czyli lewo czy prawo, a tu... spacer pomiędzy obcymi, że mnie znajomymi, tak myślę. Chcę to oddać. No to raczej to będzie, chociaż może to left or right, bo też jest, ale nie, no chyba to, tak mi się wydaje. Jednego rysunku nam jeszcze brakuje, żeby to ogarnąć. Tutaj mamy wybór, a tutaj mamy wezwanie. No dobra, to teraz tak. Tu byliśmy. Gdzie szliśmy, gdzie nie szliśmy, bo ja już się zgubiłem totalnie. Tutaj na pewno wchodziliśmy. Eli się musi czymś pochwalić. No to dawaj. Tu było left or right. I my na pewno zeszliśmy w dół. A potem tutaj przyszedł duch. A nie poszliśmy w lewo. Czy ktoś poważył się obejrzeć trzeci sezon Wiedźmina w ogóle? Ja się zatrzymałem w połowie pierwszego i raczej... Ja widziałem, nie wiem, cztery chyba pierwsze odcinki z Anią widzieliśmy pierwszego sezonu i Ania miała takie nie. A ja miałem znowu takie, kurde, no z jednej strony kojarzę, o co chodzi, z drugiej strony tak jest strasznie dodane różnych dziwnych rzeczy, że
po prostu zaczęło się to dziwnie oglądać, kiedy na przykład dany odcinek ma zaprezentować historię z książek, po czym, z książek, z opowiadań, nie? Bo pierwszy sezon jest na opowiadaniach robiony i ma zaprezentować historię z jakiegoś opowiadania konkretnego, rozpoczyna się odcinek, wiesz co to będzie za opowiadanie, po czym dostajesz, kurwa, 40 minut zupełnie innych treści, których w ogóle nie było w żadnej części książek, więc są zmyślone przez twórców po to, żeby znowu zakończyć odcinek 5 minutami fabuły z tego opowiadania. Jakby cały sens opowiadania poszedł się jebać, bo go nie było. Cóż. To już nasz polski serial jest w ogóle lepszy, pisze serio. Co to, jakieś kasety tu są? Ciekawe, bo tu jest takie okno i jakaś niebieska kaseta jest tam oparta. Ale tu przed chwilą widziałem coś takiego. Widziałem okno z opartą kasetą. No tak, pudełka z kasetami. Jakiś pled. To jest to. Jak patrzymy tam, to widzimy to, co jest tu. Bo widzicie, ta kaseta jest tu oparta. Tylko co ja z tą informacją mam se, kurwa, zrobić właściwie? Dobra, tu nic nie znalazłem. Ja też chciałbym wrócić do książek z Wiedźmina, ale ostatnio wam tłumaczyłem, jak to wyglądało u mnie czytanie w tym momencie. A ja się gdzieś tam zatrzymałem, aczkolwiek niestety już odbiłem się od tego, że niektóre książki zaczynają dziwnie się to zaczyna czytać. To też jest niestety problem pana Andrzeja. Okej, tu jest tak, nie wiem, czy to jakaś zagadka. Dobra, tu mamy znowu jakieś kasety. Kiedyś koleżanka mi właśnie takimi słowami to określiła. Póki Sapkowski chlał, to było dobrze. A potem przestał. I to zaczyna czuć być w książkach. Okej, mogę sobie popatrzeć na telewizor z bliska i to wszystko. Przypuszczalnie jakąś kasetę trzeba by tu włożyć, ale... Coś pewnie skądś trzeba podnieść najpierw. Dobra, co więcej powinienem zrobić? Tutaj nie ma nic. Brakuje mi jednego rysunku, aczkolwiek ja nie wiem, czy ten rysunek w ogóle cokolwiek nam da. W sumie to ten pierwszy, a nie, ten pierwszy nam dał przejście tutaj. Regał fajny, kurde, na zabawki. Naprawdę od Hobbita się odbiłeś? Nie, no to ja Hobbita przeczytałem całego, mi się bardzo podobał. Za to Władcy Pierścieni nie czytałem. A dodatkowo mam jeszcze Silmarilliona i niedokończone opowieści. Też ich nie czytałem. Na końcu już nie widziałem. Tak, tak, akurat to trzeba przyznać, że pewne fragmenty tego Hobbita są takie bardzo zrobione na zasadzie no i było tak i chuj. Bardzo, bardzo tak skrótowo są, mam wrażenie, pewne rzeczy opisane, zwłaszcza na przykład jak była ta właśnie bitwa, wiecie, o tą górę ze smokiem i tak dalej, i wiele krasnoludów tam zginęło i było takie, zginął ten i ten i ten i ten i ten i ten też i tamten też. Okej, dzięki. Nie mam pojęcia co za... No chyba, że to tu powinienem dać. Bo innych nie mogę, a tutaj mamy numerek. Tylko ten numerek, do czego mi nie mam pojęcia. Nie no, I want to give it back. Chodzi o ten prezent. No na pewno ten rysunek pasuje tam. Nie tutaj, tylko tu pasuje. A innych nie możemy i tak podnieść. Tu też jest komplementarne. A zobaczmy tak. The hands full of boxes from the movie. Tak, to prawda jest. Drink should not
be in that box. Snyk nie powinien znajdować się w tym pudełku. Kto dzwoni? Tu jesteś porysowany. Chains in the house. Chains. Tu jest jakaś podpowiedź. Coś przy jakiejś balustradzie. Ścieżka jest otwarta. Ale rysunek nie powinien znajdować się w tym pudełku. Ale nie wiem, czy ja już go wyciągłem stamtąd. Spróbujmy się tam wrócić. A, w angielskiej wersji czuć ducha Tolkiena, w polskiej już nie. No niestety, to problem z tłumaczeniem może być, może niestety zabić dobrą książkę. Była jakaś balustrada pokazana i tam coś było zaznaczone na żółto. Tutaj nic takiego nie widzę. Co ja ci tutaj mam, kurde, zrobić? Wydaje mi się, że rysunek to jest tam przy tym oknie, tylko jak mam tu wejść? W ogóle to wszystko to nawet nie jest wygenerowany obraz 3D, to jest płaski, to jest płaska grafika. Totalnie płaska grafika. Jak mam tam wejść zatem? Co zrobić, żeby tam wejść? No nie wiem, nie wiem. Idziemy tu, dobra, chodźmy jeszcze raz na dół. Ale nie wiem, no jakby... Jezus, ten oczyszczacz, odświeżacz. No nie bardzo wiem, co zrobić. Największy problem, jaki miałem, był archaiczny angielski, niektórych słów nawet tłumacz nie ogarniał. Że specyficzny, dawny angielski, no cóż, może być to problematyczne. Są przynajmniej tu jedne drzwi i u góry drugie drzwi, które wyglądają, jakby miały jakąś zagadkę z tym związaną, ale... Ale nie wiem, sam już. No jak mam ci pomóc? Nie wiem, nie umiem ci pomóc. Rajsza, czy ty wiesz, co ja tutaj mam zrobić? Bo ja się czuję zagubiony. Nie wiem po prostu co więcej. Podejdź do okna z kartką, jeśli tego nie zrobiłeś. Okno z kartką, w sensie to tam, to co patrzyliśmy przez ten wziernik? Tylko jak mamy tam podejść, w sensie od spodu? Tu w ogóle, kurde, tu coś jest, ale jak tam wejść, nie mogę skakać. Tu coś wisi, tutaj to gówno było zaznaczone. No tu też się nie da wejść do góry. Dobra, jak mam tam niby...
Tu jest to okno. Jezus, jak ja strasznie powoli chodzę w tej grze. Coś mam te, nie wiem, kable spiąć razem? Czy coś? Pociągnąć za coś? Rzucić? No to jest tam, no ale kurde, co ja mam z tym dziadostwem zrobić? Nie da się tu skakać, wspinać ani nic, nie? No kurwa, nie wiem. Zgubię. Tutaj nic. No jestem pod tym oknem i co dalej? No dostałem kod, tak no. Właśnie pytanie, co można w tej grze robić, nie? A, okej. To jest numer telefonu, 6 cyfr, to jest numer telefonu. Kurwa, no na to nie wpadł, bo to nie wygląda jak numer telefonu. Dobra. To po co miałem iść pod to okno? 074522. Myślę, że jakiś szyfr. Jeszcze raz. 074522. 074522. No, dzięki, Ozzy. I spy with my little eye, with a little thing. Tyle. Mówi, że teraz przez Judasza spojrzeć. No dobra. Chociaż zazwyczaj to się mówiło wziernik. Dopóki nie przez niego się cofnij. Okej. Okay. Samo mnie cofnęło. No dobra, otworzyło się to. Your dream is failing? It is falling, failing. Okej, okay, to trochę tak wygląda. Okej, okay, nie widać totalnie mojej postaci. Właśnie dlatego nie mogłem czegoś skminić. Totalnie nie ma mojej postaci w tym oknie. Ale generalnie kaseta spadła teraz na dół. Kasetę. Tak, wyłączmy latarkę. Mamy kasetę. Kasetę możemy oczywiście włożyć do telewizora. Przez chwilę myślałem, że tu ciało leży, ale to nie są nogi, to są parasolki. Ja widzę. Tak, tak, tak. Nie, no teraz już rozkminiam, nie? Tylko totalnie nie wiedziałem, nie strzeliłem, że ten kod ma być do wpisania do... że to jest numer telefonu. Siedem, dwa, pięć, i prezent. Okej. Okay. Co to za kaseta? VHS.
No to telewizora trzeba było włożyć, otworzyć. Dobra, teraz to pokazywało, że tu jest ukryta jakiś mały kluczyk. Jak są te takie dywany i tak dalej, tam coś jest ukryte. W którym to jest miejscu, teraz zapytacie. Też nie wiem. O, to jest tutaj, dobra. Jest. Proszę bardzo. Kluczyk. Triangle. No okej, okay, no czyli dobrze mówiłem, że jak te drzwi są oznaczone, to po prostu to oznacza, że coś to tam jest do zrobienia. Tu są zwykłe, bo tam są jeszcze z inną, innym rysunkiem. Gdzie były klucze z tym tridentem? Chyba na dole. Tak mi się zdaje, więc musimy tu... Szkoda, że... Okej, okay, zrobię mały test. Przejdę stąd do tamtąd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I uderzyłem w ścianę. Teraz tam, z wciśniętym bieganiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, pięć i pół. Niech będzie, że trochę szybciej z tym bieganiem. Ale mam wrażenie, że to bieganie totalnie nic nie zmienia. Tylko się perspektywa kamery zmienia. Nie wiem, czy ten słyszeliście o tym, że w Mass Effect 2 tak jest, że tam nie ma biegania. W sensie jest zaimplementowane sterowanie kamerą, to jakby postać biegła, ale tak naprawdę nie biega. O, proszę bardzo. Trochę nam się zmienił ten pokoik. Żyrandol się buja. I w ogóle... O, i teraz możemy wejść, dobra. Jezu, jeszcze w dół. Look. Look down. Nothing. Ha, 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 ha. Look up. Nothing. O, Satan jutro do Krakowa. Dobra, idziemy. Kisiel kolorący jak magma. Jesus. Czy pewnie ostygnie zaraz, nie? Się kolumny trochę posypały. Tu nic. Tu też nic. Znowu patrzcie, wygląda jakby ktoś siedział po prostu na tym fotelu, nie? Bardzo spokojne jest to demo. Cichutkie. Żeby nas nie przestraszyć czasem. No, jak chuj, no ktoś tam siedzi, ja pierdzielę, to jest to... O, okej. Okay. Ej, cztery numerki? Miały być trzy. Gdzie mam piątkę, dwójkę i siódemkę? Nie chcę mi się teraz wracać do góry. Ktoś pamięta, jakie tam były numerki? Notatki. Szkoda, że tutaj nie jest nic zapisane. Może samemu nie można zapisać. 0, 7, 2, 5, okej. Okay. To zera nie kojarzę, ale siódemkę, dwójkę, piątkę, tak. Kłamstwo, kurwa. Okej, jeden. Okej, kluczyk z kwadrat z kółkiem. Faktycznie były u góry takie drzwi. Teraz się tylko stąd trzeba wydostać. Ale ja bym proponował progresować. Się rozejrzeć. A, jesteśmy teraz u góry. To jest ta kartka, której szukałem. Proszę bardzo, Drawing of the Candle Corridor. Okej, okay, czyli faktycznie tam to było lewo lub prawo. Myślicie, że tamten jego moistego... Jebony, kurwa. Byłem przygotowany na to, że on stąd wstanie, ale nie wiedziałem, że już kurwa zdążył się przesiąść, jebaniec.
O mój Boże, to jest bardziej pojebane niż ten kurwa potwór, znaczy ten duch z prześcieradłem. Jezus, okropne. Kto kurwa tworzy takie zabawne? No tu się kolumny pozawalały. I czy to jest pomieszczenie jak telewizora? Tak, okej. Okay. Fajnie, podoba mi się, że to tak, wiecie, teleportuje się tutaj człowiek po tych pomieszczeniach. Fajna sprawa. Dobra, w sensie taki, jest to taki labirynt, że masz takie, okej, okay, jakby nie ma opcji, żebym pamiętał, jak mam tam wrócić, po czym masz takie, o nie, tu jakby są drzwi, którym jest z powrotem wróciły do punktu, z którego zaczynałem, jakby, okej, okay, w pożądalu. Teraz potrzebuję otworzyć drzwi z kwadracikiem, które są tutaj. To jest horror. No, na razie były tylko dwa takie. Jeden właściwie straszniejszy moment. Dlaczego to tak boli? Nie powinieneś był tu przychodzić. Kurwa, teraz mi mówisz. To jak te nalepki takie, co są na ten, jak jest tir, jest na ta naczepa i taka jest nalepka malutka na drzwiach tylnych naczepy. Jeśli jesteś w stanie przeczytać ten napis, to znaczy, że jesteś za blisko. Dzięki, kurwa, mordo. Nie powinno być napisu względem, znaczy wiecie, napisu pod tytułem nie podjeżdżaj bliżej, bo będziesz za blisko, jakby to jest maks, na jaki możesz do mnie podjechać, a nie takie już za późno. Tak się śmiałem kiedyś, żeby stworzyć taką, o, przełoził, stworzyć taką nawigację, która nie mówi ci, gdzie masz, w sensie jakby nie wiesz, gdzie masz jechać, tylko jedziesz i głos w nawigacji, jak jest, wiecie, że tam za 500 metrów skręć w lewo, na rondzie prosto. To zrobić nawigację, która nie mówi ci, co masz zrobić, tylko jak źle skręcisz, to ci opierdala, nie? Jakby, ty idioto, na tym skrzyżowaniu trzeba było pojechać w lewo, a ty pojechać w prawo. No, teraz zawróć, gamoniu, źle pojechałeś. Właśnie gadałem ten. Miałem okazję pogadać z Tyris, bo widziałem, że Tyris grała w Madison. I tak stwierdziłem, a zagadam z Tyris o Madison, jak jej się podobało, nie? No, nawet spoko, ale były jumpscare i tak dalej. Bo ja widziałem jakiś tam fragment u niej. Miałem teorię, że ta gra jest generalnie słaba. No i coś tam z kimś gadałem. Właśnie pamiętam, ktoś jeszcze się dołączył do rozmowy z nami i. Niech mnie tak kurde, że tak, no okej, dużo jumpscare'ów i tak dalej, ale mam wrażenie, że właśnie jest dużo jumpscare'ów, a mało fabuły. I ktoś zrobił takie, jakiej fabuły? W Madison fabuły? Pojebało cię? Gospodarz, że macie. W sensie te do tej nawigacji? Nie, to musiałby być ziemniak. Ziemniak miałby świetny głos na nawigacji. Natomiast Ania, na przykład, pamiętam, jak mi się kiedyś wysypał dźwięk w tym jednym odcinku z Horizon Zero Dawn i zrobiliśmy dubbing z Anią i Stewoltem. No wiadomo, T-Volt pełna profeska i tak dalej. Ja to tak kurwa miałem takie, na wyjebce i w sumie trochę najchujowiej wyszłem ze wszystkich. Natomiast Ania zajebiście wyszła w tym dubbingu. I miałem taki, wow. Nie spodziewam się tego. Dobra, kurwa, gdzie ja jestem? Ja pierdolę. Ej, mam wrażenie, że chodzę w kółko. Okej, okay, są schody na górę. Przecież ja tędy przyszedłem, tak? Tak, to prawda. Nie, świetnie, bardzo fajnie wyszło wtedy. Przepraszam, 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 przepraszam. Znałem taką dziewczynę, która kiedyś tak właśnie, no stop, tylko przepraszam i przepraszam mówiła im. Takie, przestań przepraszać. Okej, okay, przepraszam. Taki, kurwa! Zapętlasz się! Przestań! Okej. Okay. Spróbujmy zatem metodycznie.
Tu nie można. Okej. Idziemy przed siebie. Idziemy przed siebie. Idziemy przed siebie. Gdzie można, gdzie nie można. Trzymamy się lewej strony, bo stamtąd przyszliśmy. Lewej, 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 lewej. Nigdzie nie dojdę, dobra. Trzymam się cały czas lewej strony. Tu nie można, tu nie można. Tam stoi. Siemson! O kurwa. Zniknął, pojawi się gdzieś indziej. Cały czas trzymam się tak jakby lewej strony. Mam wrażenie, że tutaj właśnie nic więcej nas nie czeka. Tutaj jest zawał. Jakieś kurwa kamienie się gdzieś posypały. O, prezent znalazłem, dobra, mam. Niebieski prezent. Teraz się podświetliła ścieżka. W końcu coś widać. Wydaje mi się, że po prostu się podświetliła ścieżka, jak mam wrócić. No! Fajnie, miło. Gdzieś tam ktoś za mną stąpa. Ale to nic. Ania się czasem mnie pyta, a jak ty to robisz, że... O, żeś ty chuju. Zgasił mi świeczki. Jak ty to robisz, że ty się nigdy nie boisz w takich horrorach? Po prostu są pewne rzeczy, że są oczywiste, że mają cię przestraszyć, a ja je po prostu kurwa ignoruję. Typu, o nie, coś za mną biegnie, coś za mną przechodzi, takie... No tak, macie wystraszyć. Po prostu się nie odwracaj. Niebieski prezent i kolce, niebieski prezent i kolce. I w sumie tak, Josiu mówi, i byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą, tylko że w sumie daltoniści widzą niebieski. To jakieś... jacyś ludzie uciekają. Dobra, gdzie my mamy iść? Mamy ten jeden rysunek, ostatni. I mamy prezent. Rysunek powinniśmy... No to nie pasuje, nie? Bo... A gdzie? Tu mamy lewo czy prawo? A tutaj mamy, że ścieżka pomiędzy obcymi chce go oddać, więc albo ten prezent, no ale znowu z drugiej strony to totalnie nie pasuje. Na lewo czy prawo? Ja bym powiedział, że tu tak, a tu tak. Tak, to jest poprawna sekwencja, bo nie mogę już tego kliknąć. Dobra, i tutaj na ostatnim zdjątku mamy, żeby być szczęśliwym, to trzeba iść po schodach do góry. I wydaje się, że teraz mogło się odblokować to przejście po tych schodach do góry. Tylko co ja z tym prezentem mam zrobić, bo jeszcze ten prezent mam. Jak go oddać? I gdzie? O, okej. Są drzwi. No nie wiem, tu się odblokowało, ale żeby być szczęśliwym, to mieliśmy wejść po tych schodach do góry. A wydaje mi się, że to było gdzie indziej. Co chwilę jakoś tak coś mryga. Ja nie wiem, czy to jest jakiś błąd graficzki, czy... A nie, to ten kabel teraz mrygał. Na pewno mam iść przez te drzwi, czy może ten? Ja bym chciał zobaczyć, czy te schody się nie odblokowały. Te do góry, tylko gdzie one były? Gdzieś tu. Dobra, schody się nie odblokowały, ale żeby być szczęśliwym, powinien tam pójść. No trudno. To idziemy tędy.
Okej. Okay. Dziwny korytarz, bardzo dużo tych... A, okej. Okay. I teraz się pomiędzy nimi przejdę. Wybór. A, czy w lewo, czy w prawo? I jednej z tych osób muszę dać prezent. Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Dobra, chuj, dajmy w prawo. I ten po lewej zniknął. Okej, okay, czy jak dasz... Cóż... Trochę na odwrót się stało. Pomóż mi. Tak myślałem. Iluzja wyboru. Czy to było kłamstwo? Ależ oczywiście, że tak. Czy wygrałem? Gdzie jest wyjście? Wybory, pomocy. Nie ma żadnego wyboru, to prawda. Decyzje. I znowu pełen łańcuchów. I wszędzie czarna pleśń. Będziemy mega chorzy po tym wszystkim. Czy to zrozumiałeś? O. Aha. I znowu tu jesteśmy. To były te drzwi do pokoju, gdzie ta osoba była obserwowana. Dobra, chodźmy na dół. Nie no, może nie jest to od nowa tak dosłownie, tylko po prostu wracamy do pierwszej lokacji. Nie był ten kuferek, nie otworzyliśmy go. Już teraz uda się wyjść przez drzwi. O, for fuck's sake, otwórz te drzwi. Nie będę odbierał telefonu. O nie, oni już tu są, oni już tu stoją. Wiem, że tu jesteś. Obróć się, wiem, że tu jesteś. Przypuszczalnie tak, odbierzemy telefon i znowu się przeniesiemy tam. So what are you going to do? Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Czy się tak bawiliście telefonami? Okej, okay. Nie. Jednak się nie przenieśliśmy. A, myślisz, żeby ten sam wpisać co wcześniej? Pytanie, czy to z tego radia, czy to ten? Dobra, spróbujmy. Możemy spróbować jeszcze raz ten sam numer wpisać. Okej, okay, drzwi się nam otworzyły. Co, znowu wkraczamy do... O! Jesteśmy z drugiej strony tych krat. Okej, okay, no i koniec. Ostrzegałem cię o tym miejscu. Na temat tego miejsca, okej. Okay. Dzięki za granie.